Państwo, dziękuję za to zaproszenie po raz trzeci. Jest mi miło bywać wśród Legnicza. Wracam do tej dawnej atmosfery, do tego miasta, do tych murów, do tych ulic. Ciągnie nas do naszej młodości, ciągnie nas do pamięci. Tak jest życie nasze, że zawsze, gdy wracamy na stare miejsca, to rysujemy sobie w pamięci to wszystko, co kiedyś przeżyliśmy. I ten mój powrót jest też takim nawiązaniem do tradycji, do historii, do pamięci. Tutaj ojciec w trakcie swojej homilii użył dwóch bardzo ważnych słów. Ja też jestem z Kresów. Tak powiedział ojciec i powiedział też, naród ma prawo znać prawdę. I wokół tego, tych dwóch pojęć spróbuję dzisiaj Państwu opowiedzieć rzeczy ważne dla nas, dla Polaków, dla Kresowian, dla wszystkich, którzy żyli w innej krainie, żyli bardzo daleko stąd i dla pewnej części naszego narodu, która nie jest związana z Kresami, tamta kraina nie istnieje. Jak gdyby był świat, który zginął, który odpłynął od nas, który nigdy z nami nie miał nic wspólnego i nie ma powodu do niego wracać. Takie opinie, takie sądy dotychczas i bardzo często się powtarzają i to niestety powtarzają się w najwyższych kręgach władczych. Dlaczego Kresy są ważne? Dlaczego Kresy są tak istotne dla naszego życia? Dlaczego należy o nich mówić? Nie tylko wspominając, ale dlaczego tamte Kresy, tamtą ziemię, tamten czas należy bardzo silnie wiązać z naszym czasem, z naszą epoką, z naszym życiem. Tak jak tutaj ojciec słusznie powiedział, nie da się oderwać przeszłości od teraźniejszości i od marzeń. Ta spójność czasów, jeżeli myślimy mądrze o naszym życiu, jest związkiem nierozerwalnym. Jeżeli chcemy żyć głęboko i mądrze i rozumieć siebie i rozumieć świat, to nie będziemy w stanie tego pojąć, odrywając który z tych czasów. Bo przyszłość to są marzenia, a nasz umysł produkuje marzenia nieustannie. Teraźniejszość to jest rozumienie naszej współczesności. I minione czasy są po to, to jest taka podwalina, taki fundament, taka wielka materia duchowa, która buduje naszą rzeczywistość współczesną. Dopiero w tym związku potrafimy stać się ludźmi pełnymi, odrywając którąkolwiek z tych części, stajemy się ubodzy, plascy i mali. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na Kresy z takiego punktu międzynarodowego, europejskiego, mogą Państwo zadać pytanie, jak, po co, jaki związek mają Kresy na przykład z Niemcami, z Rosją, z Europą. Otóż mają podstawowy związek i to współczesny, i to dzisiejszy, i to teraźniejszy. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie, dzisiaj, obecnie, w dniu dzisiejszym, nie jesteśmy w stanie zrozumieć relacji Polaków z Ukraińcami bez Kresów. Jeżeli nie wejrzymy w głąb Kresów, w historię Kresów, w te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce dawno, przed wiekami, ale też 70 lat temu, jeżeli nie zrozumiemy tych wydarzeń, to nie będziemy w stanie
pojąć tych napięć i tych dramatycznych związków, jakie się rysują między Polakami i Ukraińcami, Polską i Ukrainą. To nie jest tak, że Ukraina odpłynęła od nas. Ukraina jest naszym sąsiadem i powinniśmy bardzo dokładnie obserwować, co tam się dzieje, bo tam zachodzą zjawiska i procesy, które są bardzo trudne, bardzo skomplikowane i bardzo niebezpieczne dzisiaj. I żeby zrozumieć to, co tam się dzieje, trzeba wiedzieć, co się działo tam 70 lat temu, czyli w 1943 roku, ale i wcześniej, w drugim, w pierwszym. Inaczej mówiąc, kresy są kluczem do zrozumienia relacji między Ukraińcami a Polakami. Dzisiaj młody człowiek, który ma 18, 15, 20 lat, jeżeli pojedzie na Ukrainę i wejdzie do Lwowa, do Stanisławowa, do Tarnopola i zobaczy pomniki, setki pomników na wielkich placach, przy wielkich ulicach, kiedy zobaczy tablice, to nie będzie wiedział, co to są za pomniki, nie będzie rozumiał, jaki ich sens, jeżeli nie wejrzy w historię. Inaczej mówiąc, odcięty będzie od prawdy. Prawda jest w historii. Prawda jest w tym, co działo się wiele lat temu, a czego owoce w tej chwili doświadczamy. To są pomniki zbrodniarzy. Pomniki, które dzisiaj są na Ukrainie, we Lwowie, w Tarnopolu, w Stanisławowie, w Ludzku, w Kaluszu, w Stryju, w innych miastach, to są pomniki morderców, którzy wymordowali setki tysięcy Polaków. Wiedza o tym jest absolutnie niezbędna, żeby w oparciu o prawdę budować związki między dwoma narodami. My powinniśmy te związki budować w oparciu o prawdę i powinniśmy siebie rozumieć. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć bez sięgnięcia do tego. Dlatego kresy są tak ogromnie ważne, bo tam jest źródło prawdy, bo tam jest źródło wiedzy, bo tam jest źródło wszechogarniających nas problemów, które będą narastały, a nasze relacje z Niemcami. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj zrozumieć tych procesów i tych zjawisk, które zachodzą w Niemczech. Znowu bez wejrzenia w kresy. Proszę zwrócić uwagę, jakie prądy w tej chwili idą z Niemiec, w jakim kierunku Niemcy prowadzą swoją politykę. To jest polityka oczyszczania się ze zbrodni II wojny światowej. Jeżeli mądrze patrzymy, jeżeli obserwujemy dokładnie politykę niemiecką, a najlepszym dokładem tego, takim najbardziej namacalnym, ostatnim przykładem tego zjawiska, to był film, który wczoraj był wyświetlany jako ostatni odcinek. Jeżeli Państwo oglądali w programie pierwszym, Nasi Ojcowie, Nasze Matki. Problem Niemców i Polaków w tej chwili jest zawieszony na kresach, bo Niemcy budują w tej chwili taką filozofię polityczną uwalniania się od winy, uwalniania się od odpowiedzialności za czyny zbrodnicze, których dokonali, za wywołanie wojny i jej skutków. Oni budują w tej chwili taką wizję ofiar. My byliśmy ofiarami II wojny światowej. My budujemy w tej chwili muzea ofiar, naszych ofiar, niemieckich ofiar, i to muzeum już powstaje, już jest decyzja, ono już się zaczyna budować. Niemcy byli ofiarami wypędzeń, ale jeżeli się nie wie, że pierwszym narodem, który był wypędzony w tak dramatycznych, w tak tragicznych warunkach, w tak barbarzyńskich okolicznościach, jeżeli nie wiemy, że to byli Polacy, wygnani z własnej ziemi, usianej trupami, zroszonej krwią. Jeżeli się tego nie wie, to można ten fałsz, to kłamstwo niemieckie przyjmować.
Europa już to kłamstwo przyjmuje. No tak, Niemcy byli ofiarami, zostali z Polski wypędzeni. A nie mówi się o tym, że wypędzeni zostali z ziemi polskiej setki tysięcy Polaków, którzy zostawili setki tysięcy grobów swoich najbliższych tam. Dlatego o Kresach trzeba wiedzieć. Wreszcie trzeci powód. Stosunki polsko-rosyjskie. Katyń, Miednoje i te wszystkie miejscowości, w których zdarzył się ten największy w owym czasie dramat naszych oficerów wymordowanych. Bez zrozumienia, bez wejścia w Kresy też nie jesteśmy w stanie, dlatego że to byli oficerowie zabierani głównie z Kresu. To byli ludzie stamtąd gnani, prawda, na wschód, męczeni i mordowani. Więc proszę zwrócić uwagę, że relacje już w tej części Europy bez Kresów nie jesteśmy w stanie pojąć w kontekście europejskim. Ja bardzo krótko o tym mówię, to wymaga pogłębienia oczywiście, ale są też powody polskie, nasze, narodowe, żeby o Kresach mówić. I takim głównym powodem jest to, kim my jesteśmy. Kim my jesteśmy jako naród. Kim my jesteśmy jako Polacy. Co się z nami stało. Jakie historie przechodziliśmy, że dzisiaj jesteśmy takim narodem, a nie innym. To nie jest przypadek, że dzisiaj ten nasz naród jest tak obolały, tak bardzo wymęczony, tak bardzo popękany, pocięty, nierozumiejący sam siebie. To nie jest przypadek. Dlatego, że my zostaliśmy okaleczeni, odebranie nam Kresów, odcięcie tych Kresów w historii, to jest okaleczenie Polski. My staliśmy się państwem kadłubowym nie tylko fizycznie, my staliśmy się państwem kadłubowym duchowo, psychicznie. Musiałbym tutaj wymieniać ogromne straty naszej inteligencji, naszych uczonych, naszych najbardziej światłych ludzi. Oni są stamtąd, oni byli stamtąd, profesorowie, lekarze, nauczyciele, pisarze, artyści, śpiewacy, oficerowie, kapłani. Oni zginęli. Jeżeli naród nie ma ciągłości, to ten naród nie jest narodem zdrowym. Nam się to zdarzyło. My nie mamy już ciągłości, ponieważ pół narodu zostało odcięte. Ponad 600 lat polskiej historii, ponad 6 wieków. I nagle dzisiaj wiedza o tej historii w naszym obecnym, współczesnym społeczeństwie znikła. Bo nie uczymy tej wiedzy w szkołach. Nie ma historii, w lekcji historii nie ma wiedzy, informacji na ten temat. Nie ma na lekcjach historii i innych pokrewnych nauk humanistycznych wiadomości, co się takiego zdarzyło na tych Kresach, że pewna grupa ludzi nie chce o tym zapomnieć. Jaki to dramat tam zaszedł. Jaka straszliwa tragedia, że jest pewna część społeczeństwa, która mówi nie, nie pozwolimy, nie zgadzamy się, żeby o tym zapomniano. Dlatego, że to jest nasz świat, że to jest nasza część życia, że to jest część naszego narodu. Czyli jeżeli popatrzymy na to, kim my jesteśmy dzisiaj jako naród, bez zrozumienia, że jest ciągłość, że pokolenia przechodzą jedno przez drugie i wzajemnie siebie jakoś tam doświadczają i przekazują te doświadczenia, ta ciągłość buduje, ta ciągłość stwarza
potęgę, wielkość, mądrość, my tego zostaliśmy pozbawieni, ponieważ odbudowanie inteligencji, a inteligencja jest tą twórczą częścią narodu, odbudowanie inteligencji to są, proszę Państwa, lata, to są wieki. Nie da się inteligencji, nie da się odbudować tych, którzy przebudowują, przetwarzają naród, nie da się odbudować w ciągu pokolenia ani dwóch. To jest proces historyczny, który będzie trwać przynajmniej 7, 8, 10 pokoleń. My dzisiaj jesteśmy chorym narodem, dlatego że my nie mamy inteligencji, która jak gdyby wyczuwa, rozumie, że istotą bycia wielkim narodem to jest zrozumienie własnych dziejów i dźwignięcie ich do jak najwyższego poziomu świadomości. Czyli zrozumienia, skąd my się wywodzimy, jakie heroiczne lub dramatyczne dzieje towarzyszyły nam w historii. To jest proces, który trwa. Nasza inteligencja jest inteligencją kaleką. My sami jesteśmy inteligencją kaleką, dlatego że my sami mamy ogromne problemy ze zrozumieniem tego. Ja też. To nie jest tak, że jestem wyjątkiem. Ja Państwu o tym mówię, ale ja wiem, jakie mam ogromne kompleksy bardzo często, że nie znam historii dobrze. A nie znam historii dobrze dlatego, że moją historię zakłamywali moi nauczyciele. Moi nauczyciele akademicy, moi profesorowie. Mówili nieprawdę. Katyń to Niemcy. Zbrodnie ukraińskie to wcale nie wiadomo, co to jest. To nie jest takie pewne ciągle, do dzisiaj się mówi. A więc, żeby mówiąc o kresach, równocześnie mówię o tym, kim my Polacy dzisiaj, w dniu dzisiejszym, w czasach obecnych jesteśmy. Co nas budowało? Jakie wartości? Jaki system ważnych, istotnych faktów kulturowych, politycznych, religijnych, społecznych, naukowych, które wpłynęły na to, że my jesteśmy tym narodem, ale nie, a nie innym. Każdy naród ma swoją historię. Narody mądre swoją historię bardzo cenią i nie pozwalają nią mataczyć. Narody mądre wiedzą, że mataczenie historii, fałszowanie historii to jest uderzenie w rdzeń i w istotę narodu. Nie pozwalajmy sobie na to, żeby nas okłamywali władcy, prezydenci, ministrowie, prasa, media, przywódcy, dlatego że to jest zakłamywanie naszego życia. I tutaj w tym sensie kresy, bez względu na to, jaką orientację reprezentuję, ja mówię generalnie, nie pozwólmy na to, żebyśmy byli biczowani kłamstwem, żeby się nad nami znęcano przy pomocy fałszywych pojęć, fałszywych znaków, fałszywych symboli. A to robiono z nami przez długie lata. Prawda, nie mieliśmy orła z koroną, tylko mieliśmy jakiegoś innego ptaka. To są takie znaki, które nas identyfikują. Niemcy identyfikują się ze swoją historią właśnie bardzo często poprzez symbole. Oni produkują ogromne ilości filmów, ksiąg, dzieł sztuki, dzieł teatralnych, poezję, po to, żeby wzmacniać poczucie więzi narodowych. My powinniśmy do tej pory byli wyprodukować setek filmów o Polsce. O Polsce, która bierze swoje źródła z kresów, z tej wielkości kresów. A my nie mamy żadnego wielkiego filmu. Żadnego wielkiego filmu, żadnego marnego nawet filmu, poza niektórymi elementami. Proszę Państwa, 60 parę lat minęło, żeby naród nie stworzył swojego wielkiego filmu o kresach, tak jak Niemcy stwarzają setki takich filmów. Co to jest? Do tej pory nie powstało żadne wielkie dzieło teatralne związane z taką jak gdyby budowlą, z konstrukcją duchową narodu.
Nie ma czegoś takiego. Moje książki, które z dużym trudem się pokazują, już Państwu mówiłem o tym, jak ambasador, nie wiem czy na tej sali mówiłem, jak ambasador sowiecki ingerował w latach 80., żeby wydawnictwo, które tę książkę już miało w swoich biurkach, żeby tę książkę wycofać, ponieważ moja książka narusza przyjaźń polsko-radziecką. Ambasador Aristow, to są fakty. To było w latach 80. A dzisiaj mamy nową rzeczywistość, niby wolność, niby suwerenność, a równocześnie ja mam ogromne problemy z wydaniem książek o kresach. W wolnym kraju, wolny pisarz. Kiedy wydaje i wysyła swoją książkę do wydawcy, to on mówi, bardzo dobra książka, panie Stanisławie, ale my panu jej nie wydamy. A dlaczego? Dlatego, że uderza to w stosunki polsko-ukraińskie. My nie chcemy naruszać stosunków polsko-ukraińskich. Takie odpowiedzi miałem, proszę państwa, na piśmie. W wolnym kraju, w suwerennym narodzie takie rzeczy się zdarzać nie mogą. Nie wyobrażam sobie, że pisarz niemiecki poszedł do wydawcy, a wydawca mówi, nie będziemy z Polakami tutaj rwać kol, nie będziemy tutaj sobie psuć stosunków. Wprost przeciwnie. Niemcy mają dobry film, który umacnia naszą siłę, nasze bojowe poczucie dumy, prawda? To samo robią wszystkie ościenne narody. My zostaliśmy rozmiękczeni jako naród. To jest nasz problem dzisiaj. Czyli kresy są do tego w wymiarze, prawda, takim narodowym, ale też, proszę państwa, kresy są bardzo istotne w wymiarze indywidualnym. Kim ja jestem? Nie tylko my naród, my ludzie, my społeczeństwo, ale kim ja jestem? Kim ja jestem jako Srokowski Stanisław? No kim jestem? No jestem obywatelem tego kraju, jestem człowiekiem, jestem Polakiem, no ale to wszystko coś znaczy. To się skądś wywodzi. To ma swoją jakąś linię, jakąś drogę, jakąś ścieżkę. Ja muszę wiedzieć, skąd ja się wywodzę, prawda? A jeżeli ja byłem przez kilkadziesiąt lat okłamywany i nadal jestem okłamywany dzisiaj, dzisiaj minister pana prezydenta, dziś albo wczoraj, powiada do przedstawicieli kresowian, nie róbcie żadnej demonstracji z okazji waszych uroczystości. Nie róbcie, bo to zaszkodzi stosunkom polsko-ukraińskim. No proszę państwa, minister prezydenta, no jedna z najwyższych sił w Polsce, polski parlament nie może podjąć uchwały, która mówi prawdę o tym, co to było w latach 39-47. Nie może podjąć uchwały, że to był akt ludobójstwa, że nastąpiło ludobójstwo, które w prawie polskim kwalifikuje się jako zbrodnia ludobójstwa, nie żadna inna. To ma swoje konsekwencje. Podejmuje się jakieś chore, kalekie uchwały, że to były czystki etniczne o znamionach ludobójstwa. To są bzdury. To jest kłamstwo. To nie były żadne czystki. Oczywiście czystki w tym znaczeniu jako, prawda, wyzbywanie się części narodu. To były czystki, ale w gruncie rzeczy to było wyzbywanie się narodu na tyle, na ile można było się wyzbyć. Otóż ja, jako ten jeden z was, chcę wiedzieć, w jakim kraju ja żyję. Ja chcę wiedzieć, dlaczego minister kłamie. Ja chcę wiedzieć, dlaczego pan prezydent nie chce objąć patronatem swoim uroczystości 70-lecia. Odmawia,
a równocześnie przyjmuje delegację ukraińską w tym samym czasie i umawia się z nimi na jakieś spotkania. Ja pytam, czy to jest mój prezydent, czy to jest prezydent Ukraińców. I to nie chodzi o tego konkretnego prezydenta, chociaż to on tak postępuje, tylko chodzi o to, że symbol Polaków nie może być niepolski. Nie może się w sposób niepolski zachowywać. Co to znaczy patronat, objąć patronatem? Objąć patronatem to znaczy tak symbolicznie powiedzieć, kochani Kresowianie, ja wiem, że Kresy były polskie. Ja wiem, że Kresy to potężna część naszej historii. Ja wiem, że one zasługują na szczególną uwagę. Was, żyjących, którzy tam się urodzili, a jeszcze są w tej naszej Rzeczypospolitej, jest bardzo niewielu. Ja chcę wam złożyć hołd. Tak powinien mój prezydent powiedzieć. On tego nie mówi. Więc ja, jako ta jednostka, zadaję sobie pytanie, prawda? On mnie kaleczy. On kaleczy dziesiątki tysięcy jeszcze żywych Kresowian. Żywych, tych, co mają 70 parę lat, 80 parę. On kaleczy. On upokarza nas. To jest cios zadany tuż przed śmiercią. Bo już my nie doczekamy 80. rocznicy. Wielu z nas już na pewno nie doczeka. I odejdziemy z przeświadczeniem, że w moim narodzie nie ma przywódcy, który broni dziejów, historii, państwowości i narodu. To jest takie straszliwe upokorzenie. I tak samo byłoby w każdym państwie, w każdym narodzie, gdyby tak prezydenci się zachowywali. Dlatego też wiedza o Kresach w relacji ja obywatel, ja Polak i naród, to jest wiedza, która powinna mnie budować, która powinna mnie tworzyć, która powinna mi sprawiać satysfakcję. Cieszę się, że mam wspaniały rząd, mądrą władzę, mądrych ministrów. Chcę ich popierać, ale niech oni będą ludźmi, którzy dają poczucie, że ten naród ma sens, że życie nasze ma sens jakiś, prawda? To są powody, o których do Kresów trzeba wracać. I będziemy wracać. I to nie jest tak, że jak my odejdziemy, my, moje pokolenie, pokolenie mojej kuzynki, która jest tutaj na tej sali, wielu innych, jak my odejdziemy, to historia zniknie. Niech się nie łudzą ci, co chcą nas przekreślić. Przyjdą młodzi i odbudują to. Zawsze jest tak w historii, że pojawia się pokolenie, które zaczyna wracać po to, żeby oczyszczać swoją historię. To pokolenie już nadchodzi. W tej chwili nas jeszcze jest tych, którzy wywodzą się z Kresów i naszych potomków, naszych synów, braci, wnuków, 5 700 000. Prawie 6 milionów ludzi, którzy identyfikują się z Kresami. Ojciec franciszkanin, dowiedziałem się, jest też z mojego województwa. Też Kresowiak, też Tarnopolanin. To jest to pokolenie, które będzie tę wiedzę przekazywać dalej. A więc mamy te 5 powodów, żeby o Kresach mówić, ale jest kilka innych jeszcze, już tak w skrócie dużym. Jest taki powód, żeby wydobywać z Polski to, co jest największe. Każdy naród wydobywa z Polski to, co jest największe. Przy całym krytycyzmie, bo mamy prawo do krytyki i róbmy to. Ale naród musi siebie budować, musi siebie scalać. Wokół czegoś? Wokół czego naród scala siebie? No wokół jakiejś idei, prawda? Wokół jakichś symboli. Wokół języka, wokół religii, wokół haseł jakiś, prawda? Czyli po to, żeby siebie budować, scalać,
Tu też wracajmy do kresu. I wreszcie taki argument estetyczny. Kresy były piękne. Kresy były piękne, kresy były wspaniałe. Krajobrazy, ludzie, tradycje, obyczaje, języki. A właśnie, jak to było z tymi kresami? Ilu nas było? Pamiętacie Państwo? Przypomnę, że kresy to są, to jest 8 województw. To nie 4 województwa, tak jak czasami myślimy. To jest 8 województw. To jest od północy idąc Białystok, Wilno, Nowogródek, Polesie, Woleń, Tarnopol, Stanisławów i Lwów. Ja pochodzę z tej południowej części, kresów południowo-wschodnich, 8 województw. A jak to jest z ludnością? Jak to jest ze strukturą ludności? Na naród, na ludy można patrzeć w różny sposób. Można patrzeć poprzez idee, jakie ten naród wytwarza przez wieki, prawda? Idee twórcze, artystyczne, technologiczne, jakich inżynierów ma, jakich wynalazców ma, jakich uczonych ma, prawda? Można tak patrzeć. Można patrzeć przez symbole, jakie naród wytworzył, takie symbole jakieś ważne, prawda? Znaki orientacyjne, że tu Polska, tutaj była jakaś wielka bitwa i w tym miejscu jest pomnik, symbol, prawda? I my patrzymy przez symbole. A czy Państwo wiecie, że my w Polsce nie mamy pomników poświęconych kresom? Że Warszawa, stolica Polski, nie ma pomnika poświęconego kresu? A Ukraina ma setki, tysięcy tych pomników? I nam się wymawia, że róbmy te dobre stosunki z Ukraińcami. Oczywiście, róbmy. To są nasi sąsiedzi. Ale nie pozwalajmy sobie na to, żeby nas okłamywano. Bo Ukraińcy robią, co chcą. Co chcą robią. I mają w nosie to, co powie nasz prezydent, nasz premier, nasz minister. Ale wracam do liczb. Więc można patrzeć, prawda, przez symbole. A jak to było z liczbami? Polska przedwojenna, ja tylko powiem Państwu, to jest taka mapa, która pokazuje XVII wiek. Rzeczpospolita XVII wieku, mniej więcej od morza do morza, od Bałtyku do Morza Czarnego. Ogromne państwo, te różne kolory to są województwa, sięgające na południe aż poza Kijów, na północy sięgające poza Smoleńsk, prawie pod Moskwą. To jest ta wielka Polska terytorialnie, ale ja nie o takiej mówię, ja mówię o wielkiej Polsce duchowej. I teraz wracamy do liczb. Przed wojną, Polska przedwojenna to jest to. To jest 17 września, kiedy nastąpił czwarty rozbiór. I to jest mniej więcej pół na pół. 52% to było terytorium kresowe, czyli ograbiono nas z połowy Polski, z połowy państwa. Co się tutaj działo poprzez liczby, nie poprzez symboli, przez idee, chociaż o tym też krótko powiem, ale przez liczby. Proszę Państwa, Polska przedwojenna miała 35 milionów obywateli. 35 milionów. W tym 23 to byli rdzenni Polacy i 12 milionów to byli ludzie wywodzący się z innych kultur, z innych historii, z innych tradycji. 12 milionów. Nie było drugiego takiego państwa w Europie wtedy, jak Polska, w której by było ponad 30% obywateli, które się nazywały i nazywa dzisiaj mniejszościami. Jakie to były ludy?
na te 12 milionów. No mówię, 23 miliony na 35 to byli rdzenni Polacy. 5 milionów to byli Rusini, nazywani później Ukraińcami. Króciutko, to wymaga ode mnie zupełnie spotkania, bo mówimy Ukraińcy. Historycznie ten lud nazywał się Rusinami. Problem przebudowywania świadomości na świadomość ukraińską nastąpił dopiero tak naprawdę pod koniec XIX wieku, a rzeczywiście dopiero po I wojnie światowej. Czyli ci, którzy byli Rusinami, przebudowywali swoją świadomość na skutek działania inteligencji swojej, żeby się odróżnić od innych Rusinów, czyli tych Białorusinów, prawda, tych Wielkorusinów, stworzyć odrębne państwo, odrębny byt polityczny. A to było później dopiero. To jest w gruncie rzeczy wiek XX, więc krótko, Rusini, Ukraińcy, oni się przebudowali dopiero po 1931 roku w gruncie rzeczy zaczęli się nazywać Ukraińcami, to nie wszyscy. W 1931 roku odbyły się wybory do, w 1928 roku odbyły się wybory do parlamentu i wtedy 45% Rusinów głosowało na partię polskie, Rusinów głosowało na partię polskie, a 42% głosowało na partię bloku mniejszości narodowych. Co to był blok mniejszości? To były partie tych właśnie ludów wywodzących się z innych kultur, Niemcy, Żydzi, Ukraińcy, Białorusini i mogli wybierać swoich posłów i wybierali i mieli bardzo wielu posłów, kilkudziesięciu. Więc w 1928 roku jak głosowali, to połowa prawie Rusinów głosowała, więcej niż połowa głosowała na Polaków, a tylko mniejsza część z nich głosowała na Ukraińców. Czyli wewnątrz tego ludu nie było jedności. Tworzenie pojęcia ukrainizmu było z trudem budowane przez długie lata, między innymi przez terror, ale to jest odrębny problem. Ja tylko zwracam Państwu krótko uwagę na to. Więc mamy te 5 milionów Rusinów, Ukraińców, mamy 3,5 miliona Żydów, to jest 10%. Proszę Państwa, 3,5 miliona Żydów przed wojną to jest taka liczba, której Europa nie zna, poza Polską. W całej Europie, proszę zauważyć, w całej Europie nie było tylu Żydów, co w Polsce. W jednym kraju. W Niemczech, we Francji, w Hiszpanii. Były nikłe procenty Żydów. Polska miała 3,5 miliona Żydów. W Warszawie samej było 340 do 380 tysięcy Żydów w latach 30. Drugim miastem, które miało tak wielu Żydów, był Nowy Jork. Znaczy pierwszym miastem, a Warszawa była drugim. To były te dwa miasta w świecie, które miały najwięcej Żydów. Więc mamy 3,5 miliona Żydów, około 1,5 miliona Białorusinów, około miliona Niemców, 200 tysięcy Rosjan, 150 tysięcy Litwinów, 38 tysięcy Czechów, 30 tysięcy Cyganów, 30 tysięcy Ormian. Proszę zwrócić uwagę, to są duże liczby. To nie jest 5, 10, 15. Przed wojną, proszę Państwa, mieliśmy 30 nacji w Polsce. Nie 5, nie 3, nie 7. 30 narodów, które żyje w jednym państwie. Nie było drugiego takiego państwa w Europie. Czechosłowacja miała 10, 12 mniej więcej. Co to znaczy? To znaczy, że było to państwo, które potrafiło w bardzo krótkim okresie czasu zbudować rzeczywistość polityczną, społeczną, religijną, w którym każdy z tych narodów czerpał jakąś korzyść i jakąś radość. Każdy z tych narodów miał swój udział w budowaniu tej Rzeczypospolitej przez 20 lat. Po 123 latach niewoli potrafiliśmy stworzyć państwo, w którym te narody czuły się zupełnie dobrze. Dam Państwu przykłady.
W Konstytucji z 1921 roku, artykuł 95, jest zapis, że wszyscy ludzie, wszystkie nacje żyjące w Rzeczypospolitej są wolne i mają prawo do korzystania ze wszystkich dóbr, jakie daje Rzeczypospolita. Takie same dobra mogli czerpać Ukraińcy, Czesi, Słowacy, Niemcy, Żydzi. Kto czerpał i w jaki sposób, to już problem tych ludów, bo dostęp do dóbr wytwarzanych przez państwo był taki sam. Każdy z tych ludów, na przykład idąc do urzędu, mógł mówić w swoim języku. I urzędnik miał obowiązek odpowiadać tak, żeby on rozumiał. Jeżeli nie znał tego języka urzędnik, to miał tłumacza, który mu tłumaczył. A to nie było tak, że to były, że to był język polski i ukraiński. 30 języków trzeba było znać, czy prawie 30. Samo zmontowanie, prawda, takiej konstrukcji było już bardzo trudne, ale państwo polskie sobie z tym poradziło. I teraz, jak to wykorzystywały poszczególne ludy, króciutko? Na przykład Żydzi. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że Żydzi w swojej historii stworzyli wspaniały taki przekaz, taki intelektualny przekaz, stworzyli taką jak gdyby figurę retoryczną, kim być w świecie, żeby być ważnym, żeby się liczyć. Przekazywane z pokolenia na pokolenie, z matki na matkę. Matka była ustoją w rodzinie żydowskiej. I tam był jak gdyby taki imperatyw, z góry założony przez całą filozofię żydowską od istnienia tego narodu od samego początku. Że największą wartością w życiu ludzkim jest wiedza. Wiedza, nauka, poznawanie świata. W związku z tym Żydzi, matka, ojciec, dziadek, jak się rodziło dziecko, to wbijało mu do głowy: jeżeli chcesz być kimś, to musisz pójść do szkoły, później musisz pójść do średniej szkoły, później musisz pójść na uniwersytet i skończyć. To jest doktryna, proszę państwa, mądra doktryna, której powinniśmy się uczyć wszyscy. Zdobywać wiedzę, wysyłać swoje dzieci do szkół, niech się uczą. Jaki tego efekt był? Ano taki, że szkoły powszechne, dzieci żydowskie stanowiły 10% w szkołach publicznych, ale oprócz tego były jeszcze szkoły prywatne. I w tych prywatnych było bardzo dużo Żydów, którzy nie chcieli mieć nic wspólnego, że tak powiem, z państwową polityką. Oni tworzyli swoje własne szkolnictwo i mieli do tego prawo. Natomiast już w szkołach średnich, w liceach i w gimnazjach przed wojną, w latach 30. Żydzi stanowili 18%. Relatywnie przypominam, że Żydów było 10%, prawda? A dzieci chodziło do szkół średnich już 18%. Do techników chodziło 16%, a na studia wyższe chodziło 15% Żydów. 15%. Czyli zdobywali wiedzę zgodnie z tą regułą, prawda? Wychwytywania tego, co jest najważniejsze. Ale 4 uniwersytety najważniejsze w Polsce miały następujące liczby Żydów. Uniwersytet Warszawski 24%, Uniwersytet Krakowski 26% Żydów, Uniwersytet Wileński 30% Żydów i Uniwersytet Lwowski 32% Żydów. Daje państwu szeroki obraz, panoramę, jak można było z dóbr Rzeczypospolitej korzystać. Podobnie robili Ormianie. Podobnie robili Ormianie też. To mądry naród, który poszedł na naukę, kładł na naukę. Zupełnie inaczej się zachowywali Ukraińcy.
nie wysyłali swoich dzieci do szkół nie dlatego, że nie mogli, chociaż niektórzy nie mogli, tak samo jak i Polacy niektórzy nie mogli, bo byli biedni, ale nie było tego imperatywu, nie było tej wielkiej historii, nie było tego budowania przez wieki tego kształtu, prawda, umysłowego, kim ma być człowiek, że to ma być mózg, on ma pracować. Efektem tego było to, że później ci Żydzi zajmowali ogromnie ważne stanowiska w nawie państwowej, w ministerstwach, w Sejmie, w produktach, w produkcji dóbr. Dam Państwu przykład. Adwokaci to było 53% Żydów. 53% Żydów adwokaci sami. Handel 52% Żydów. 52% handlu było w rękach żydowskich. 42% przemysłu, i rzemiosła było w rękach żydowskich. 34% lekarzy, 5% tylko rolników, albo wieś, krótko mówiąc, i jeszcze 5% komunikacja, więc poczta, coś tam, prawda, kolej. 80% Żydzi mieszkali w miastach, na wsi tylko 20%. Co to znaczy? To znaczy, że oni zdobywali pozycję bardzo silną, bardzo poważną. Na przykład w Białymstoku było 43% Żydów, we Lwowie 30% Żydów. Media. Przed wojną w 1920 roku Żydzi w związku z tą taką doktryną, prawda, zdobywajmy wiedzę, bądźmy mądrzy, zajmujmy stanowiska, mieli w 20 roku, a więc w momencie kształtowania się państwowości polskiej, oni wiedzieli, co jest ważne. Media. Dlatego, że media kształtują świadomość, że media budują, prawda, to, kim my jesteśmy. Natychmiast uruchomili potężny system, potężną sieć mediów swoich. I te media stanowiły, proszę Państwa, 40% ogólnych mediów w Polsce. I teraz na tym tle, proszę Państwa, jeżeli się mówi o antysemityzmie polskim, to jest paradoks. Czy można żyć w państwie, w którym się zajmuje tak potężną pozycję we wszystkich dziedzinach tego życia, czy można mówić o prześladowaniach? Oczywiście, indywidualne przypadki tu i tam były, ale one były na całym świecie. Ale o tym warto wiedzieć. Jak Państwo widzieli ten film niemiecki przedwczoraj i wczoraj, to tam Polacy zostali pokazani jako antysemici. Zwróćcie uwagę, nie Niemcy, którzy wymordowali Żydów, a w filmie słowa nie ma. W filmie, który idzie na cały świat. Przez Amerykę, Europę, Azję. Cały świat będzie wiedział, że my byliśmy antysemici, bo tam jest pokazane AK. Jak nie wiedzieliście filmu, to krótko dwa zdania. Bo pokazane AK, który tępi Żydów. Upokarza ich. Znęca się nad nimi. I to pójdzie przez świat. I to mówią Niemcy, którzy stworzyli przecież faszyzm, nazizm i którzy wymordowali kilka milionów Żydów. Ale w filmie nie ma ani zdania na ten temat, że zostali, że oni stworzyli obozy koncentracyjne. Fałszywy, zakłamany film idzie przez świat teraz. Te wszystkie dane pokazuję Państwu po to, te informacje, żeby Państwo wiedzieli, że żyjemy w rzeczywistości, którą trzeba bardzo bacznie obserwować, żeby ją rozumieć, trzeba znać fakty, trzeba sięgać do źródeł, trzeba być mocno zanurzonym w historii na tyle, na ile możemy, bo inaczej nie poradzimy sobie z naszą rzeczywistością, z tą obecną, z tym teraz. Nie poradzimy sobie z Niemcami, z Ukraińcami, z innymi ludami, bo my żyjemy w wielkim świecie, w którym jest przepływ informacji, ludzi, materii,
Trzeba być uzbrojonym duchowo, logicznie, myślowo, poprzez wiedzę. I widzicie Państwo, wyszedłem od kresu, a wchodzimy do tego, kim my jesteśmy, jak ten świat dzisiejszy rozumie. Otóż będziemy go rozumieli, jeżeli nie odetniemy się od swojej historii, jeżeli nie odetniemy się od naszych matek, ojców, dziadków, pradziadków. Nie chcę dzisiaj mówić o zbrodniach, bo już tutaj mówiłem o tym. To, że zostało wymordowanych 200 tysięcy Polaków, to mniej więcej Państwo wiedzą. To, że obchodzimy 11 lipca rocznicę ludobójstwa, ale nie Wołynia, bo przekaz, jaki idzie w tej chwili przez Polskę, że jest to rocznica zbrodni wołyńskiej. Jest to fałszywy przekaz. Jest to zbrodnia Kresów. Jest to zbrodnia na Kresach, dokonana przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Bo na samym Wołyniu zostało wymordowanych 60 tysięcy Polaków, ale na całych Kresach zostało wymordowanych około 200. Czyli znacznie więcej wymordowano poza Wołyniem niż na Wołyniu. Ale ponieważ głupia część dziennikarzy nieznających historii buduje fałszywy wizerunek, no to ta informacja idzie, że jest to rzeź wołyńska, że to są zbrodnie. To jest ludobójstwo. To jest ludobójstwo, które miało na celu wymordowanie narodu lub część narodu, bo taka jest definicja. I to kwalifikuje się jako ludobójstwo. I na koniec chciałem Państwu powiedzieć parę słów o mojej nowej książce. Otóż to wszystko, co ja dotychczas mówiłem, wiąże się z tą książką, bo ona jest taką diagnozą stanu obecnego Polski. O ile do tej pory próbowałem pokazać, jak buduje się historia w umysłach ludzkich, jak się buduje historia ta na zewnątrz umysłu ludzkiego, czyli wojny, wydarzenia, prawda, tragedie, dramaty, walki. To była ta moja trylogia Ukraiński kochanek i Zdrada i Ślepcy idą do nieba, wcześniej Nienawiść, a jeszcze wcześniej inne książki. To teraz zrobiłem coś takiego, jak gdyby taką diagnozę, co po tym wszystkim się stało z nami. Rozpoznajmy siebie, popatrzmy na siebie. Tam była historia, tam były jakieś, prawda, wydarzenia, a teraz spójrzmy na siebie. Dałem takie lustro. Popatrz, Polaku, kim jesteś. Spójrz na siebie. Ja też patrzę na siebie w tym lustrze. I też widzę swoje wykrzywione gęby. Też widzę siebie w fałszywym świetle. Akcja tej powieści toczy się, rdzeń tej powieści toczy się we Wrocławiu. Akcji. Wrocław jest centrum, ale to jest symbol, ponieważ to wszystko, co zachodzi we Wrocławiu, zachodzi w każdym mieście. To jest miasto symbol. Ludzie, postacie, sytuacje, akcja, narracja, język. To jest język naszych czasów. Czasami brutalny, czasami okrutny, bo taki on czasami jest. Czasami gorzki. Tam występują prezydenci, ministrowie, prezydenci miast, radni, pisarze, artyści, inżynierowie, ale też upadająca Solidarność. Co się z tą Solidarnością naszą zrobiło? Taki potężny, wielki, piękny ruch. To jest książka, która mówi o czymś więcej. Pokazując, jak gdyby w takim wielkim skłębieniu procesów, które w tej chwili obserwujemy, pokazuje równocześnie źródła zachodzących przemian w Europie. W tej chwili, proszę Państwa, jesteśmy w Polsce, to trzeba wiedzieć, poddawani wielkiej tresurze. My Polacy też, ale cała Europa.
jesteśmy poddawani wielkiej tresurze umysłów. Co z tych umysłów i jak je można przekształcić? To jest książka o tym, jak się przekształca nasze umysły, jak się wpływa na naszą duszę, jak się deformuje nasze myśli. To jest książka, która pokazuje źródła tych procesów, które się zaczęły, proszę Państwa, w wieku XVIII. Dokładnie mówiąc, w 1766 roku. Państwo może nie znacie tej historii, radzę kiedyś sięgnąć do internetu i wybić sobie słowo iluminaci. Iluminaci. To był początek tego zła, który idzie przez świat. Wtedy zorganizowały się wszystkie tajne stowarzyszenia, które działały w Europie, a pierwsze było w Niemczech. Zorganizowały się wszystkie tajne stowarzyszenia po to, żeby zburzyć istniejący dotychczas świat. Co to znaczy zburzyć ten dotychczas istniejący świat? Zmienić system wartości. Czyli to, co było dobre, przekształcić w zło. Co to było zło według tamtego pojęcia? Religia była złem, trzeba zniszczyć religię. Naród jest złem, trzeba zniszczyć naród. Rodzina jest złem, rodzina jest złem. Trzeba zniszczyć rodzinę. Język, który dotychczas funkcjonował, budując jakiś porządek w dziejach świata, trzeba zniszczyć i nadać mu inny sens. To są cztery takie imperatywy, które w tej chwili przez Polskę się przenoszą. I Państwo obserwujecie niszczenie religii. To nie jest indywidualny przypadek, że tu albo tam coś się dzieje z księdzem, z atakiem na księdza, z atakiem na religię. To jest świadoma gra, która się toczy już od dwóch wieków, tylko ona dzisiaj nabiera bardzo silnego charakteru. Niszczenie rodziny między innymi polega na tym, że dzisiaj nie jest wartością rodzina, tylko wartością, proszę zwrócić uwagę na media, jak to kształtują, jest jednostka. Solowe istnienie, nie małżeństwo z dziećmi. We Francji szedł mężczyzna główną ulicą Paryża i miał na koszulce wyrysowaną matkę i ojca, którzy prowadzą trójkę dzieci. Podszedł do niego policjant i go aresztował, ponieważ upokarza w ten sposób homoseksualistów. To nie są żarty. Państwo musicie wiedzieć, że to są procesy, które idą i one będą się nasilały. Niszczenie języka. No i dzisiaj we Francji również do parlamentu wchodzi ustawa, nie wiem, czy już przyjęta, czy ma być przyjęta, że nie będzie ojca i matki. Nie wolno będzie używać pojęć, słów ojciec i matka, tylko rodzic. Będzie rodzic, nie wiem, A, rodzic B, rodzic 1, rodzic 2. Koniec mamą, koniec tatą. Ale to nie są żarty. To wchodzi na najwyższy pułap doktryny państwowej. W państwie francuskim, które było takim wielkim oświeceniem Europy niby, widzimy, że w tej chwili już tata i mama znikają. Nie ma. Koniec. Ja Państwu pokazuję oderwane przypadki, ale one pokazują na proces. I moja książka jest chyba pierwszą polską książką, jeśli Państwo znają inną, proszę mi powiedzieć, ale ja nie znam, która pokazuje te procesy, które zachodzą dzisiaj. Ja to bardzo dokładnie studiowałem i myślę, że pokazałem ten amalgamat, takie piękno tego świata, które niby wyobrażają sobie ci ludzie, którzy chcą stworzyć nowego człowieka, prawda? Niby ten nowy człowiek ma być tym właśnie takim innym, pozbawionym religii, pozbawiony rodziny, pozbawiony narodu, prawda? Pozbawiony państwa.
jakaś magma ma taka powstać. Ja pokazałem te procesy. Bardzo zachęcam Państwa do poznania, jeżeli mam tutaj tylko kilka egzemplarzy, a jest to książka, która pozwala zrozumieć, co się z nami dzieje. Bardzo mi miło było z Państwem porozmawiać, opowiedzieć tę historię. Tutaj widzę swoich kolegów, profesorów ze szkoły, witam, bardzo się cieszę, swoich uczniów, którzy nasłuchali się mnie przez 8 lat, 4 lata, ale widzę, że dalej chcą mnie słuchać. Dziękuję bardzo za możliwość spotkania z Państwem. Myślę, że takie rozmowy są ważne, bo one obrazują rzeczywistość naszą. I na końcu jest jeszcze to, co powiedział Pan Andrzej. Jeżeli chcecie Państwo ze mną mieć kontakt co tygodnia, to rzeczywiście to jest taka gazeta warszawska. To jest tygodnik. On jest w każdym kiosku. Jeżeli nie ma, bo może nie być, to trzeba kioskarzowi powiedzieć, proszę Pana, proszę mnie sprowadzić ten egzemplarz. I oni mają obowiązek, to nie jest tak, że nie. Jeżeli Pani zamówi, to on ma obowiązek sprowadzić. Polecam dlatego, że jest to książka, która te procesy, o których ja tutaj mówię, bardzo podnosi, pokazuje. Ja mam parę egzemplarzy, ci, którzy zechcą, będą mogli skorzystać. Dziękuję Panie Andrzeju za zaproszenie. Dziękuję za tą wspaniałą działalność, którą prowadzicie tutaj. Ja o tym pisałem już, także to się rozchodzi po Polsce. Możecie być dumni z tego, że macie takie środowisko i powinno być takie środowisko jak najwięcej. Dziękuję Przeworowi, dziękuję klasztorowi, dziękuję księdzu, dziękuję ojcu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.